40 podejrzeń, 6 wykluczeń, 11 potwierdzonych przypadków, 23 osoby to tak zwane przypadki otwarte. Tak aktualnie wygląda statystyka dotycząca zachorowań na Odrę w Suwałkach. Wśród 11 osób, u których już potwierdzono zachorowanie, sześcioro to Polacy, pozostała piątka to obywatele Ukrainy. Kilka dni temu do mieszkańców apel w sprawie zwiększonej liczby podejrzeń i stwierdzonych zachorowań na Odrę wystosował powiatowy inspektor sanitarny a w miniony poniedziałek prezydent Suwałk zwołał posiedzenie miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego, po którym wystosował apel skierowany do pracodawców. Tomasz Frankiewicz sugeruje, by suwalscy pracodawcy rozważyli zakup i przeprowadzanie szczepień przeciwko odrze wśród zatrudnionych pracowników. Prezydent w swoim komunikacie przypomina o przepisie zawartym w Kodeksie Pracy, który zobowiązuje pracodawcę do oceny ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko. Jak informowaliśmy niedawno, przez 19 lat w Suwałkach nie zostało odnotowane ani jedno zachorowanie na odrę. Sytuacja zmieniła się z początkiem bieżącego roku wraz z napływem nieszczepionych obywateli Ukrainy do naszego miasta. W Polsce szczepienia przeciwko odrze są obowiązkowe od 1975 roku, jednak przed laty podawane było ono tylko w jednej dawce, która nie gwarantuje odporności. Przywleczona z za wschodniej granicy choroba jest niegroźna dla osób szczepionych dwukrotnie oraz osób, które nabyły naturalną odporność na skutek przechorowania. Tej choroby. Jak informują specjaliści, sama odra nie jest chorobą zagrażającą życiu, jednak występujące po niej powikłania mogą bardzo poważnie rzutować na stan zdrowia. Do najczęściej występujących należą zapalenia bakteryjne ucha, krtani i płuc, ale najgroźniejszymi są powikłania w postaci chorób neurologicznych, mogące skutkować nie tylko trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, ale nawet śmiercią. Wszystkie osoby zainteresowane postępowaniem profilaktycznym, niezbędne informacje mogą uzyskać w Powiatowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej w suwałkach przy ulicy Utrata 9a.